nastroje są dobre, bo widać nawet po zgłoszeniu kandydatury na przewodniczącego rady, klub opozycyjny zgłosił, przedstawiciel tego klubu. Zgłosił Rafał Piotr Szymański i do tego bardzo dobre uzasadnienie. Ja bym sobie życzył, żeby ktoś tak uzasadniał moją kandydaturę. Myślę, że to będzie całkiem inna rada niż ta, która była poprzednio, że będzie bardziej rada pracująca na rzecz mieszkańców, a mniej politykująca. Bo to jest najważniejsze, żebyśmy pamiętali, że mamy różnice. Ale myśleli tylko przede wszystkim o Jeleniej Górze, o Jeleniej Górze, o tym, żeby rozwijała się w dobrym kierunku i żebyśmy nie tracili czasu na gierki polityczne, ale przede wszystkim myśleli o mieszkańcach. Pierwsze wystąpienie niedokończone pojawiło się w Zydle. Dokończone. No, tak było do Jeleniu Górzanek i Jeleniu Górzan. Zakończyłem, nie pojawiło się, tylko załamanie głosu. Jedno z pierwszych zadań to będzie praca nad budżetem. Czy przewiduje Pan jakieś zmiany w tym projekcie, który już jest przedstawiony? Są pewne zmiany. Te, które w kampanii zgłaszałem, chcę je zgłosić. Czyli przede wszystkim chcę zgłosić darmowy przejazd dla dzieci i młodzieży. Chcę w Goduszynie budowę świetlicy. Chcę te drogi, które przede wszystkim zgłaszali mieszkańcy na spotkaniach, które odbywaliśmy, żeby właściwie one nie są skomplikowane, nawet nie bardzo kosztowne, ale bardzo uciążliwe. I dlatego będę chciał w ramach poprawek zgłoszonych przeze mnie zgłosić to, co zgłaszali przede wszystkim mieszkańcy. To, co ich najbardziej boli, to, co ich najbardziej boli. Kiedy, Panie Prezydencie, odkryje Pan wszystkie polityczne karty, czyli poznamy wszystkich zastępców? A może zastępców? Wtedy, kiedy będę gotowy do tego, żeby zgłosić mieszkańców, bo przede wszystkim to jest skierowane do mieszkańców. Osoby, które będą ze mną współpracowały jako ten najbliższy organ, który wspólnie będzie podejmował decyzję. To będzie jedna osoba, czy dwie? Czy trzy? Trzy to niestety nie mogą być. Miasto Jelenia Góra może mieć tylko dwóch zastępców prezydenta. Zastanawiam się, ile ich będzie. Będzie zastępca i zastępczyni? Nie wiem. To karty. Będę. Zostawi pan strukturę urzędu, taka jest pierwsza? Będą zmiany. Będę chciał przede wszystkim dostosować urząd do funkcjonowania, do bardziej takiego dla mieszkańców, żeby, bo sami nawet i urzędnicy mówią, że ta struktura to jest troszeczkę zbyt zachowawcza. Chciałbym prowadzić pewne zmiany na wzór Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że ta Rada będzie stabilna i że będzie zawsze większość i to nie będzie tylko 12 głosów, ale to czasami może być też, mogą też być 23 głosy. Życzyłbym sobie, żeby przy większości głosowań tak było.